witajcie. Jak co roku przed świętami zaczynam przygotowywać swój ajer koniak dla swoich znajomych. Zawsze na imprezie świątecznej moi znajomi dostają ode mnie buteleczkę ajer koniaku i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Taka buteleczka nalewki czy domowego ajer koniaku zawsze jest bardzo fajnym prezentem, w szczególności dla osób, które same takich nalewek w domu nie robią. A że wszyscy wiemy, że takie domowe nalewki smakują najlepiej, to też z tego względu taki prezent jest zawsze dobry. Zatem tak, jajeczka trafiły do lodówki, bo nie będą mi dzisiaj potrzebne. Tak samo i skondensowane mleko niesłodzone trafi do lodówki, bo w tym roku zamierzam też przygotować ajer koniak na sposób taki, którego wcześniej nie robiłem jeszcze. Ma być to ajer koniak, który ma smakować tak piernikowo. Zatem mam przyprawę do piernika i laskę wanilii. Natomiast przeważnie jak robiłem ajer koniak waniliowy, to zawsze wszystko ze środka laski wanilii trafiało do ajer koniaku. W tym roku zamierzam to inaczej przygotować. W szczególności ze względu na przyprawę do piernika. Nie będę jej sypał do ajer koniaku właśnie po to, żeby te resztki przyprawy się nie znalazły w kieliszku później, tylko zamierzam aromatyzować alkohol. Mam tutaj alkohol 70% właśnie z takiego alkoholu będę przygotowywał ajer koniak i zamierzam te przyprawy na kilka dni dodać do alkoholu, aby właśnie alkohol nabrał tego fajnego piernikowo-waniliowego aromatu i dopiero z tego alkoholu przygotuję ajer koniak. Zatem alkohol, powiem wam, nie wiem ile tutaj jest, litr z półtora, myślę, że nie więcej, między litr a półtora. Zatem tak, idzie przyprawa do piernika. I laska wanilii. Oczywiście, jak wanilia, musi być rozcięta, tak aby wszystkie aromaty ładnie przeszły. Tak przygotowany alkohol odstawię, myślę, na jakieś 7 dni do tygodnia czasu. Myślę, że będzie ok. I po tych 7 dniach najpierw nie przejmujemy się tym, że te farfocle z przyprawy pływają, ponieważ najpierw ten alkohol przefiltruję, a potem na jego bazie ukręcę ajer koniak. Ajer koniak świąteczny, piernikowy. Już się dobrze zapowiada. No i dobra, sprawdźmy, jak to wyszło. Alkohol ma wyraźny aromat piernikowy, piernikowo-waniliowy, bardzo dużo cynamonu czuć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest. Dobra, teraz trzeba będzie to przefiltrować. Pierwsza filtracja. Pierwsza filtracja, szybka filtracja wstępna przez gazę. Gaza zwinięta podwójnie, szybko przeleci.
No, przez gazę to raz, dwa, trzy. Teraz należy słoik wypłukać i drugą filtrację zrobię przez specjalny lejek filtracyjny. Do tego mam papier filtracyjny, zaraz założę i kolejna filtracja przez papier. Słoik wymyty. Uch, cały słoik pachnie tą przyprawą piernikową. Gazę możemy odłożyć. O. No i wyjmiemy papier filtracyjny. Są to specjalne takie papierki, od razu złożone do lejka. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Są to specjalne papiery do tych właśnie lejków. Wkładamy. Pewnie się zastanawiacie, czemu ta harmonijka jest. A ta harmonijka jest właśnie po to, żeby zwiększyć powierzchnię filtracyjną, żeby generalnie płyn, który chcemy przefiltrować, szybciej przepływał. Zatem lejemy. Staramy się nie nalać z boku. Chwilę to potrwa, taka filtracja, ale efekt będzie zadowalający. Alkohol przefiltrowany. Tak, zdecydowanie fajny, piernikowo waniliowy. Dobra, moja receptura na ajer koniak. Prosta sprawa. 10 żółtek, szklanka cukru, pół litra zagęszczonego mleka niesłodzonego. Zagęszczone mleko niesłodzone. I co najpierw? Najpierw ucieramy jajka, żółtka z cukrem. Dobra. 10 żółtek, szklanka cukru i zaczynamy ucieranie. To ucieranie pierwsze żółtek z cukrem prowadzimy długo, to nie tak, że 5 sekund i koniec. Prowadzimy do momentu, aż to się wszystko ładnie utrze na gładką masę. Jak już żółtka mamy utarte, zaczynamy dodawać powoli mleko. Czas na alkohol. Odlałem sobie tutaj pół litra, natomiast nie wiem ile dodam. Po prostu będę próbował ten ajer koniak w trakcie i jak stwierdzę, że moc jest odpowiednia, to tyle alkoholu trzeba dodać. Każdy z Was będzie miał inną dawkę.
zatrzymałem w tym wszystkim degustację. Słuchajcie, zdecydowanie piernikowy smak, taki jaki chciałem uzyskać. Powiem wam, że jest smaczne. Pierwszy raz robiłem z tej przyprawy do piernika. Tak, jest zdecydowanie bardzo dobry. Może za mało wanilii. Chyba następnym razem jakbym robił, to bym dał jedną torebkę przyprawy do piernika i dwie laski wanilii. I to byłoby super. Jeżeli chodzi o moc, to Ayer Cognac w momencie robienia zawsze wydaje się mocniejszy niż będzie po tym czasie, jak się przegryzie w butelkach. Zatem myślę, że doleję tą końcówkę alkoholu i to będzie właśnie w sam raz. Ayer Cognac gotowy. Buteleczki ładne mam już przygotowane. Myślę, że Ayer Cognac będzie się bardzo ładnie prezentował. Tak samo dobrze jak smakuje. Dobra, na razie 4. Lejeczek. Wygląda naprawdę dobrze. Smakuje również dobrze. Najpierw dawka degustacyjna. O. Super. Rewelacja. No i przystępujemy do nalewania. Słabo się trochę leje z tego pojemnika, dlatego wspomagam się łychą, żeby nie pozalewać tutaj wszystkiego. No, chwilę to potrwa, to napełnianie, zatem widzimy się po przerwie. No i dobra, pierwsze kręcenie Ayer Cognacu zakończone. Ayer Cognac piernikowo-waniliowy smakuje naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że znajomym też zasmakuje, jak dostaną go pod choinkę. No i tyle. Ja muszę ukręcić go jeszcze dwa razy, bo razem potrzebuję 12 buteleczek. Zatem alkoholu trochę zostało. Zabieram się za dalszą pracę, a wam życzę udanych eksperymentów. Jeżeli macie jakiś swój sprawdzony przepis na Ayer Cognac z jakimś dodatkiem fajnym, to napiszcie w komentarzu. Podzielcie się przepisem, szczególnie jeżeli jest dobry. No i tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i na razie.
już niedługo Mikołajki, więc życzę Wam fajnych prezentów i wszystkiego dobrego na święta. Na razie.